produkcję specjalnego programu informacyjnego dla osób niesłyszących wspiera Miasto Racibórz. Produkcję specjalnego programu informacyjnego dla osób niesłyszących wspiera gmina Krzyżanowice. Produkcję specjalnego programu informacyjnego dla osób niesłyszących wspiera Bank Spółdzielczy w Raciborzu. Dzień dobry, witam Państwa w czwartek 12 września. Joanna Jędraszczyk-Kałwak, zaczynamy wiadomości dla osób niesłyszących. W ubiegłym tygodniu na kempingu Obora odbyła się czwarta raciborska spartakiada seniorów, organizowana w ramach projektu Senior chce więcej. Seniorzy z powiatu raciborskiego spędzili czwartkowe przedpołudnie na wspólnym biesiadowaniu oraz sportowej rywalizacji. Organizatorem raciborskiej spartakiady seniorów był Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Ta spartakiada przede wszystkim służy temu, żeby nasi seniorzy mogli pobyć z sobą, współzawodniczyć i pobiesiadować. A przy okazji troszeczkę wiadomo, że duch rywalizacji się odzywa. Ale przede wszystkim nam chodzi o to, żeby z miasta i z powiatu ludzie posiedzieli przy kawce, porozmawiali, wymienili doświadczenia, przede wszystkim wyszli z domu. To jest najważniejsze. Wydarzenie wsparli swoimi patronatami władze powiatu raciborskiego oraz władze miasta Racibórz. Ta impreza ma bardzo, bardzo taki poważny dla nas charakter. No cóż, seniorzy dzisiaj mają przepiękną pogodę, też piękne miejsce, bo zacienione. Widzę przygotowany szereg konkurencji, myślę, że będzie przednia zabawa. Bardzo często spotykamy seniorów na różnego rodzaju imprezach kulturalnych, ale myślę, że ta taka też bardzo spokojna rywalizacja sportowa z uśmiechem na twarzy jest niezwykle istotna z dwóch powodów, bo to jest element taki integracyjny. Bardzo często tutaj poznają się seniorzy, bo przecież są z całego powiatu raciborskiego. Natomiast druga rzecz, że to jest na świeżym powietrzu. Z tego względu ten element zdrowotny jest również ważny. Seniorzy to bardzo ważna grupa społeczna. Nasi mieszkańcy, najstarsi mieszkańcy miasta Raciborza spotkali się dzisiaj na kempingu Obora na spartakiadzie. Bardzo się cieszę, że miasto Racibórz może wesprzeć tą ciekawą inicjatywę. Obserwuję tutaj, jak seniorzy się bawią, mają swoje zawody sportowe. No w zdrowym ciele zdrowy duch, patrząc na tych najstarszych mieszkańców naszego miasta, którzy są tak aktywni, bardzo to cieszy. Wśród gości byli również samorządowcy reprezentujący sąsiednie gminy oraz kibicujący rywalizującym w zmaganiach sportowych seniorom. Zawodnicy gmin powiatu raciborskiego startowali w czterech wyjątkowych kategoriach, takich jak nakręcanie śrubek na gwint, toczenie po trawie jednocześnie dwóch piłek, chodzenie na deseczce oraz toczenie felk patykiem. Przygotowane są nagrody, wsparli nas w tych nagrodach. Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Bank Spółdzielczy, Biuro Turystyczne Kulik Traver, Mieszko. Bo oprócz nagród każdy z zawodników ma słodki poczęstunek, kawę i kiełbaskę. Po zmaganiach sportowych uczestnicy wydarzenia bawili się przy wspólnym biesiadowaniu w Towarzystwie Oprawy Muzycznej. Opłaty w raciborskich żłobkach mają wzrosnąć, jednak rodzice otrzymają dofinansowanie na ten cel w ramach rządowego programu Aktywny Rodzic. W Raciborzu działają dwa żłobki, w których obecnie jest ponad 100 wolnych miejsc. Władze miasta przygotowały propozycję skierowaną do rodziców najmłodszych mieszkańców miasta związaną z programem rządowym. Miasto planuje podjąć uchwałę o zmianie opłaty za pobyt w żłobku. Wynika to z wprowadzenia nowej ustawy, która ma wspierać aktywność zawodową oraz wychowanie dziecka, tak zwany aktywny rodzic. I w ramach tej ustawy będzie świadczenie, które przysługuje rodzicom o nazwie aktywnie w żłobku. Ustawa z czerwca bieżącego roku o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz wychowaniu dziecka aktywny rodzic wprowadza trzy nowe świadczenia dla rodziców wychowujących małe dzieci. Aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku oraz aktywnie w domu. Natomiast zmiany w Raciborzu dotyczą opłat za opiekę w miejskich żłobkach. Rodzice nie będą ponosili tej opłaty jako rodzic, tylko to będzie w formie świadczenia, o które rodzic będzie wnioskował do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dla rodziców i opiekunów władze miasta oferują wsparcie, planując organizację spotkania na temat możliwości skorzystania z dofinansowania rządowego. My ze swojej strony chcemy przeprowadzić jeszcze z rodzicami takie szkolenie
takie spotkanie informacyjne, jak ten program ma wyglądać, bo to jest też istotne, żeby rodzice wiedzieli, gdzie, kiedy i jak złożyć taki wniosek, taki formularze. I dwa spotkania odbędą się w żłobku przy ulicy Bielskiej i dwa spotkania odbędą się w żłobku przy ulicy Słonecznej. Tak więc zachęcamy wszystkich rodziców do tego, żeby zapisywać dzieci do naszych raciborskich żłobków. Mamy dobrą bazę, mamy wykwalifikowaną kadrę, oferujemy usługi na bardzo wysokim poziomie. Wnioski o nowe świadczenia będzie można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 października 2024 roku. Ustawa rządowa Aktywny Rodzic dla miasta jest też możliwością, aby przyjąć do placówek dzieci z całego powiatu raciborskiego. 11 września podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Racibórz radni zajmą się uchwałą dotyczącą podniesienia opłaty za pobyt w raciborskich żłobkach z 390 zł na 1500 zł. Prezydent Jacek Wojciechowicz zapowiedział także obniżenie opłaty za wyżywienie w miejskich żłobkach, która obecnie wynosi 9 zł. 7 września uczestniczyliśmy w obchodach 10-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nędzy. Był czas na wspomnienia i życzenia, a przede wszystkim na docenienie wszystkich działaczy organizacji. Dokładnie 10 lat temu w Nędzy zawiązała się organizacja zrzeszająca seniorów. Uniwersytet Trzeciego Wieku 7 września świętował jubileusz powstania. Jego założycielem był Adam Grzybowski, który po przejściu na emeryturę był studentem Uniwersytetu w Raciborzu, a następnie w Kuźni Raciborskiej. Mając już te pewne doświadczenia, było takie przypadkowe spotkanie z panią wójt. I ona się skądś widocznie dowiedziała, że ja coś się ocieram jak uniwersytet, nie? I mi zaproponowała, panie Adamie, czy nie, żeby takie coś zorganizować w Nędzy. No to tak z grubsza mówiąc, nie? Przecież to jest wioska, gdzie tu uniwersytet, nie? No ale spróbujemy. Ale już miałem teoretyczne już przygotowanie, no i widziałem, i w którym kierunku iść. Liczebność uczestników z pierwszych spotkaniach informacyjnych, bo już duże zaciekawienie. Sam pomysł utworzenia uniwersytetu to był pomysłem naszej byłej pani wójt, Anny Iskała. I jakoś tak pan Grzybowski podchwycił i to była kwestia tygodnia i mieliśmy uniwersytet. Było najpierw 10 osób, 15, 20, no w tej chwili już mamy 60. Także po prostu chyba te zajęcia, ciekawe wykłady, może to przyciągnęło też dużo osób. W zasadzie ten opór siedzenia w domu jest taki dość duży, nie? I ciężko ludzi wyciągnąć, ale i tutaj to jest na wiosce łatwiej, bo te układy sąsiedzkie są bardziej takie bliskie i jedna drugie przekazuje, także ta korespondencja idzie szybciuteńko. Tym sposobem dziś organizacja zrzesza blisko 60 seniorów, którzy dzięki studiowaniu w UTW mogą brać udział w różnego rodzaju aktywnościach. Spotykamy się co czwartek o godzinie 16 i mamy są wykłady z różnymi ludźmi, spotkania z podróżnikami, medycyna, nauka, technika, no co tylko się da. Fitness, taniec liniowy, fitness w basenie, no co tam jeszcze, kurs komputerowy, taniec w kręgu, no musiałabym wymieniać bardzo dużo, wycieczki, kultura, no to kino, teatr, zwiedzanie kraju i poza kraj, także bardzo urozmaicona działalność, naprawdę. Organizujemy wycieczki i to tak byli, mamy teraz, w przyszłości mamy Skalne Miasto, w październiku jest Skalne Miasto w Czechach, byliśmy na ścieżce w chmurach, no i po prostu dużo jest tych wycieczek, co roku tak są dwie, trzy, oprócz wyjazdu do kina, czy tam na koncert, czy do teatru, nie? No jestem bardzo zadowolona, bardzo fajne są wykłady, mamy bardzo dużo imprez, bardzo ładnie. Przede wszystkim to możemy tylko pani Eli Ciekałce naszej pogratulować, że tak organizuje wszystko. Wycieczki mamy wspaniałe, bardzo fajnie. Podobają mi się wykłady, wycieczki, no jak imprezki różne mamy, nie? Ogniska na rozpoczęcie, na pożegnanie. I kontakt tak z ludźmi? Tak, tak, tak. Bardzo lubię kontakt z ludźmi, bo całe życie pracowałam po prostu z ludźmi, nie? Swoje doświadczenia we współpracy z uniwersytetem ma także wójt gminy Leszek Pietrasz, który w dniu jubileuszu nie tylko składał życzenia seniorom, ale także zapowiadał dalsze wsparcie gminy dla tego stowarzyszenia. Dziesięciolecie to naprawdę zaszczytna
czas i uroczystość, żeby świętować powołanie tego uniwersytetu w naszej gminie. Miałem ten zaszczyt, że obserwowałem, jak ten uniwersytet powstawał 10 lat temu. Miałem też przyjemność uczestniczyć przy zajęciach z komputerów. Mieliśmy też okazję nieraz wspólnie pojechać na przykład do naszej zaprzyjaźnionej gminy w Bystrej Siedzinie, także ta współpraca już trwa parę lat jako pracownika jeszcze wtedy urzędu, a w tej chwili cieszę się bardzo, że mam ten zaszczyt jako wójt gminy Nędza wspólnie z całym uniwersytetem świętować dziesięciolecie. Uniwersytet podlega pod płaszczykiem jest Gminnego Centrum Kultury. My jako gmina oczywiście wspieramy i będziemy nadal wspierać, bo uważam, że jeżeli ktoś coś robi dobrze, to nie należy przeszkadzać, wręcz im pomagać. Uniwersytet może także liczyć na wsparcie powiatu. W sobotnich wydarzeniach wziął także udział starosta raciborski Grzegorz Swoboda. Fajnie, że takie jubileusze są, że takie organizacje skupiają wokół siebie naszych seniorów. My jako powiat od wielu lat wspieramy różnego rodzaju inicjatywy dotyczące seniorów. W zeszłym tygodniu Spartakiata, dzisiaj kolejne wydarzenia, więc mi pozostaje życzyć przede wszystkim dużo zdrowia wszystkim naszym seniorom, wszystkim osobom, które się angażują w takie działania dotyczące Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dużo sił wytrwałości, no i żeby te organizacje działające w naszych gminach się prężnie rozwijały. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nędzy przyciąga kolejnych seniorów i zaprasza, bo tu znajdzie się miejsce dla każdego aktywnego mieszkańca gminy. Korzyści płynących ze studiowania nie sposób wyliczyć. Uczestnictwo w każdej organizacji niesie ze sobą przede wszystkim kontakt z naszymi ludźmi, z naszymi mieszkańcami. Mamy tych mieszkańców wspaniałych i to jest to fajne, że można w wszelaki sposób, przecież te panie organizują wiele wydarzeń. Począwszy dla tych wydarzeń, dla tych najmłodszych, różnego rodzaju szkubania pierza, różnego rodzaju pieczenie ciast, różnego rodzaju inicjatywy związane również z historią, z kulturą naszego regionu. I myślę, że każdy znajdzie coś fajnego, więc ja zachęcam do uczestnictwa właśnie w takich organizacjach, w takich stowarzyszeniach. Nie trzeba zachęcać, wystarczy raz przyjechać, zobaczyć w jaki sposób oni się bawią, w jaki sposób traktują ten uniwersytet i ile mają z tego radości, to przekona każdego. Ja też się już zbliżam do takiego wieku, że kiedyś też będę gdzieś tam szukał jakiegoś takiego dodatkowego zajęcia i myślę, że to jest dobre miejsce, gdzie można odnaleźć siebie. Całe życie, przede wszystkim teraz jako starosty, to bardzo bliski kontakt z ludźmi, więc jestem przekonany, że kiedy już doczekam tej emerytury, to również taki kontakt będę chciał utrzymać z naszymi mieszkańcami, więc na pewno mam nadzieję, że będzie mi dane również włączyć się w pewnego rodzaju działalność, być może właśnie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jeśli tak, to z pewnością wyzwanie dla uniwersytetu, bo musi zapewnić sobie ciągłość działalności. Seniorom z gminy Nędza pozostaje więc życzyć dalszej aktywności i energii, by nadal mogli realizować swoje pasje w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W dzisiejszych wiadomościach to już wszystko. Na kolejny program zapraszam Państwa za